Dzień dobry, szanowni państwo. Wygłoszę dla państwa dzisiaj kolejny wykład z serii prelekcji poświęconych prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył stosunku prymasa tysiąclecia do Solidarności. Solidarności, bardzo ważnego ruchu społecznego, w który zaangażowane było około 9,5 miliona Polaków. Lecz można by powiedzieć, że gdyby nie rola Kościoła katolickiego, a podtrzymywania tożsamości i oporu polskiego społeczeństwa, a szczególnie rola pierwszej pielgrzymki papieskiej, być może do powstania Solidarności by nie doszło. Prymas Stefan Wyszyński w sierpniu 1980 roku podkreślał wyraźnie: jestem prymasem całej Polski, nie tylko stoczniowców, i dlatego będę się troszczył o cały naród, a nie tylko o protestujących. Prymas Stefan Wyszyński jednoznacznie popierał utworzenie wolnych związków zawodowych, ale równocześnie wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. Jak to wyglądało w praktyce, będę mówił dalej w czasie kolejnych minut tego wykładu. Kardynał Stefan Wyszyński już w połowie lat 70. zdawał sobie sprawę z tego, że kryzys społeczny i ekonomiczny PRL jest bardzo poważny, szczególnie w zakresie powstających niedoborów gospodarczych, które spowodowały z kolei coraz większy opór i apatię społeczną. Wzywał jednoznacznie Edwarda Gierka do poprawy tej sytuacji, do tego, by partia komunistyczna zaczęła bardziej uwzględniać dążenia Polaków, żeby poprawiała warunki ich pracy. Jego wskazania, choćby ze stycznia 1979 roku, nie znalazły jednak zrozumienia u przywódcy Polskiej Partii Komunistycznej. Wybuch strajków w lipcu 1980 roku i ich eskalacja w miesiąc później, w sierpniu 1980 roku, nie zaskoczyły prymasa Stefana Wyszyńskiego. Co więcej, już w połowie sierpnia wiedział on, że nie jest to, jak zauważał, strajk o przysłowiową kiełbasę, ale o realne postulaty społeczne i polityczne. Równocześnie miał świadomość, że rozwój wydarzeń może doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków, między innymi takich jak interwencja Związku Sowieckiego. Z tego też względu zgodził się na spotkanie z pierwszym sekretarzem KCPZPR Edwardem Gierkiem. W czasie tej rozmowy jednoznacznie powiedział mu, że popiera najważniejszy postulat strajkujących robotników, czyli utworzenie niezależnych związków zawodowych, oraz podkreślił, że powinien on dążyć do uspokojenia sytuacji i porozumieć się ze strajkującymi dla dobra Polski i Polaków. Równocześnie podjął działania mające na celu uspokojenie sytuacji. Tak należy traktować jego homilię wygłoszoną 26 sierpnia na Jasnej Górze. Homilię, która nie była do końca zrozumiana przez protestujących, gdyż oczekiwali oni jednoznacznego poparcia Kościoła wyrażonego przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, a otrzymali wezwanie do rozwagi, spokoju, rozpatrzenia sytuacji i przede wszystkim do odpowiedzialności za ojczyznę. Trzeba jednak podkreślić, że prymas swoją rolę widział znacznie szerzej niż tylko człowiek, który ma popierać powstający ruch społeczny czy związek zawodowy. Widział siebie i innych biskupów Kościoła katolickiego w roli nauczycieli narodu. Podkreślał, że mówił do narodu, nie do strajkujących, nie mówił do partii. Kierował swoje słowa do wszystkich Polaków, by wezwać ich do odpowiedzialności za ojczyznę. Kościół, zawarcie porozumień sierpniowych i powstanie w efekcie wolnych związków zawodowych traktował jako wielki sukces protestujących. Mówił o tym bardzo jasno komunikat ze 176. konferencji plenarnej Episkopatu, gdzie biskupi podkreślali, że podzielają troski ludzi pracy, którzy żyją w ojczyźnie, wspierają ich moralnie i bronią ich słusznych praw. Jednocześnie wyrażają przekonanie, że po uznaniu praw ludzi pracy ze wzmożoną energią wrócą oni do wykonywania swoich obowiązków służbowych do pracy. Kościół podkreślał jednoznacznie ustami prymasa Stefana Wyszyńskiego, że nowo powstający związek powinien kierować się wskazaniami katolickiej nauki społecznej. Prymas Stefan Wyszyński pragnął występować w roli doradcy i mentora związku, wskazywać
kierunki działania, a nie angażować się bezpośrednio. Podkreślał, że protestujący, później również działacze Solidarności, powinni zadbać o zgłębianie katolickiej nauki społecznej, o samokształcenie, tak by skuteczniej bronić praw robotników. Uważał, że wobec działań o charakterze politycznym Kościół powinien zachować dystans, nie angażować się w ewentualne projekty zmian systemowych. Równocześnie spotykał się z Lechem Wałęsą i tłumaczył mu, że należy stworzyć przede wszystkim ruch walki o prawa społeczne, a nie o kwestie polityczne, gdyż te w bloku wschodnim, w realiach zdominowania Polski przez Związek Sowiecki są niemożliwe do wprowadzenia. Prymas uważał, że należało unikać demagogii, zachowywać spokój i rozwagę w formułowaniu żądań i skupić się na działalności organizacyjnej i związkowej. Podkreślał na skutek swoich rozmów z Lechem Wałęsą bardzo wyraźnie: ruch stworzyć może, organizacji stworzyć nie umie, pomimo żeśmy się starali, podsyłając mu odpowiednich współpracowników. Ale to mnie interesuje nas, co on zrobi. Gdyby nawet on osobiście przegrał, to ruch pozostanie. Słowo Solidarność czaruje i nadal będzie ekscytowało ludzi, bo ci ludzie do tego dążą. Prymas Stefan Wyszyński swój stosunek budował na analizie realiów geopolitycznych. Uwzględniał, że Polska jest elementem bloku wschodniego i w związku z tym trzeba się liczyć z takimi, a nie innymi realiami. Z tego względu Solidarność, jego zdaniem, nie powinna zbyt mocno prowokować władz, nie eskalować żądań, lecz stawiać stopniowe postulaty, tak by z czasem stać się integralnym elementem systemu Polski Ludowej, integralnym elementem, który później pozwoli na zdobywanie jeszcze większego poparcia przez Solidarność, pozwoli jej funkcjonować realnie i stać się trwałym elementem systemu politycznego. Równocześnie, wraz z biegiem czasu, biskupi widzieli pogłębiającą się trudną sytuację społeczno-polityczną. Podkreślali na przełomie listopada i grudnia 80 roku, gdy interwencja sowiecka zaczęła być coraz bardziej realna, że należy stopniowo ograniczać postulaty, dążyć do tego, by robotnicy zdobyli szersze prawa, a równocześnie zrezygnować, tak jak wspomniałem wcześniej, z dążeń o charakterze politycznym. Z tego względu prymas Stefan Wyszyński bardzo krytycznie oceniał Komitet Obrony Robotników, uważając tą organizację za szkodliwą, za zbytnio prowokującą władzę, wreszcie za organizację nieodpowiedzialną, która dąży do zbyt daleko idących zmian o charakterze politycznym. Zachowanie ostrożności przez prymasa Stefana Wyszyńskiego uwidoczniło się chociażby w okresie obchodów kolejnej rocznicy grudnia 1970 roku. Mimo zaproszenia przez robotników nie wziął udziału w uroczystościach. Tak samo było, jeśli chodzi o stosunek do wyjazdu delegacji Solidarności do Stolicy Apostolskiej. Prymas Stefan Wyszyński czuwał przed swoich przedstawicieli, by nie przybrał ten wyjazd charakteru bardziej politycznego, a przede wszystkim by było to spotkanie religijne, duszpasterskie, rozmowa z Ojcem Świętym, która miała pogłębić religijność Solidarności. Należy podkreślić, że stosunek prymasa do środowiska KOR-u miał swoje głębokie powody. Wynikał z nieufności wobec liderów tych środowisk, którzy według prymasa Stefana Wyszyńskiego nie przebrnęli przez swoją marksistowską przeszłość, w dalszym ciągu inspirowali się jego zdaniem rewizjonizmem, inspirowali się zbyt radykalnym programem społecznym. I z tego względu uważał, że nie powinni oni odgrywać zbyt dużej roli w Solidarności. Należy też podkreślić, że prymas Stefan Wyszyński był wielkim orędownikiem najpierw utworzenia, a później funkcjonowania Rolniczej Solidarności. Można powiedzieć, że bez jego wsparcia w ogóle Solidarność Rolnicza by nie powstała. Stawiał to bardzo ostro w swoich rozmowach ze Stanisławem Kanią, regularnie na niego naciskał i regularnie również publicznie podkreślał, że jeżeli pracownicy
fizycznie, jeżeli robotnicy otrzymali prawo zrzeszania się we własnych związkach, to nie można tego prawa odmawiać rolnikom. Jest to naturalne prawo ludzi zajmujących się rolnictwem, by podobnie jak robotnicy przemysłowi mieli prawo zrzeszać się we własnym związku zawodowym. Trzeba podkreślić, że prymas Stefan Wyszyński odegrał również istotną rolę w zażegnaniu kolejnego bardzo poważnego kryzysu, jakim było pobicie dwójki, przepraszam, pobicie delegacji Solidarności w Bydgoszczy, pobicie to na spotkaniu projektowanym z władzami partyjnymi, które nieomal nie zakończyło się bardzo poważnym kryzysem ustrojowym. Prymas Stefan Wyszyński wzywał Solidarność do zachowania spokoju i odwołania strajku generalnego. Tak w istocie się stało. Osiągnięto kompromis, który niewątpliwie był bardziej korzystny dla władz, ale prymas dzięki temu zapobiegł daleko idącym konsekwencjom, jakie mogło to przybrać na czele z interwencją sowiecką, której ciągle bardzo się obawiał i takie odczucie pozostało w nim do końca życia. Prymas Stefan Wyszyński swoje ostatnie wskazówki do Związku Zawodowego Solidarność skierował na 2 miesiące przed śmiercią. W czasie spotkania z delegacją Związku Rolniczego podkreślał, że Solidarność ma konkretne osiągnięcia, że Solidarność powinna uporządkować swoją organizację, doskonalić się wewnętrznie, zadbać o samokształcenie, stworzyć skuteczny aparat do funkcjonowania wewnętrznego, dbać o polepszenie kodeksu pracy, dbać o prawa, o realizację praw społecznych robotników i dalej regularnie pracować. I uważał, że z czasem przyjdzie czas na to, by większość postulatów zarówno Solidarności Rolniczej, jak i Solidarności Przemysłowej zostało spełnione. Linie prymasa Stefana Wyszyńskiego w kolejnych miesiącach funkcjonowania Solidarności próbował kontynuować prymas Józef Glemp, który bardzo jasno podkreślał, że jest kontynuatorem podejścia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Robił to jednak z o wiele mniejszym wyczuciem nastrojów społecznych, z o wiele mniejszym strategicznym planem. Nie mógł on jednak zapobiec wprowadzeniu stanu wojennego, który był siłową pacyfikacją Solidarności. Prymas Stefan Wyszyński, jak powiedziałem, był zwolennikiem funkcjonowania niezależnego związku zawodowego, był zwolennikiem funkcjonowania Solidarności, ale w ściśle określonych ramach. Ramy te wyznaczał taki, a nie inny system geopolityczny, czyli prymas uważał, że należy poprzeć Solidarność w dążeniu do powolnych zmian w zakresie troski o prawa społeczne, a równocześnie przeciwstawiał się walce o zmiany systemu politycznego PRL. Tak więc stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego do Solidarności nie był tak prosty, jak się wydaje. Popierał jej wolnościowe dążenia, nie popierał zbyt daleko idących i radykalnych w jego przekonaniu starań o zmianę systemu politycznego, szczególnie reprezentowaną przez środowisko KOR-u. Bardzo Państwu dziękuję.